W LexiDay dostosujemy interfejs do naszych potrzeb. Generalnie to GIMPa można sobie bardzo dokładnie dopasować, zarówno jego wygląd, jak również pewne funkcjonalności. Opowiem tutaj tylko o niektórych sprawach, abyś wiedział, że coś takiego jest i w razie potrzeby, abyś potrafił dane ustawienie czy wygląd zmodyfikować. Nie będę poświęcał tu czasu na dokładne omawianie poszczególnych opcji, aby więcej czasu nam zostało do spraw istotniejszych. Aby zmodyfikować domyślne ustawienia GIMPa, musimy wejść w zakładkę Edycja, a tam wybrać pozycję Preferencje. Klikamy, no i mamy dość pokaźne okno. Mamy zasoby systemowe, tutaj mamy wpływ na wykorzystanie tych zasobów. Możemy ustawić minimalną liczbę poziomów cofnięcia, jeśli chodzi o historię działań na przykład. Możemy mieć wpływ na maksymalną pamięć, jaką na historię chcemy przeznaczyć. Możemy określić rozmiar pamięci podręcznej czy maksymalny rozmiar nowego obrazu. Mamy nawet wpływ na wydajność pracy GIMPa poprzez określenie liczby wątków procesora, jakie mają brać udział w pracy. Możemy włączyć przyspieszenie sprzętowe czy zmienić wielkość miniatur. Można też włączyć lub wyłączyć przechowywanie historii używanych plików na liście dokumentów. Zmodyfikujmy tu sobie maksymalny rozmiar nowego obrazu, niech wynosi 256 MB. I teraz ważna sprawa. Jeśli będziesz modyfikował kiedyś ustawienia w panelu Preferencje, to wiedz, że nie musisz dla każdej pozycji z tej listy po lewej stronie po każdej jakiejś modyfikacji naciskać OK. Te przyciski są jedne dla całego okna. Wystarczy dokonać zmian wszędzie tam, gdzie trzeba i na końcu jeden raz nacisnąć OK. I to wystarczy. Idziemy dalej. Możemy ustalić preferencje co do kolorów, profil monitora, symulację wydruku. Tych opcji jest trochę, ale w tym kursie nie ma sensu się na nich skupiać. Możemy skonfigurować import i eksport obrazów. Mało tego, jak widać, można w GIMPie zaimportować nawet RAWy, czyli pliki w fotografii cyfrowej pozwalające na zachowanie najwyższej wierności odwzorowania obrazu przez aparat, dając możliwość dokładnej obróbki pliku na komputerze. No i właśnie takie pliki możemy też zaimportować. Służy do tego specjalna wtyczka. Mamy tutaj opcję narzędzi. Możemy je skonfigurować, opcje skalowania i tak dalej. Najczęściej ustawienia domyślne są dobre. Z tych wszystkich opcji nas najbardziej interesuje interpolacja. Najbardziej zależy nam na interpolacji sześciennej, niech będzie właśnie ustawiona jako domyślna. Jest to interpolacja, powiedzmy, taka optymalna. Możemy ustalić parametry domyślnego obrazu, czyli kiedy będziemy otwierać nowy, pusty obraz, na przykład za pomocą skrótu Ctrl-N, to właśnie domyślnie będzie miał on takie parametry, na przykład wymiary 1920x1080. Możemy na przykład sprawić, aby domyślny obraz był w orientacji pionowej. Dalej mamy bardziej zaawansowane opcje, na przykład domyślną przestrzeń kolorów, dokładność, możemy ustalić profil kolorów, czy domyślne wypełnienie. Automatycznie domyślnym wypełnieniem jest tak zwany kolor tła. Nie przejmuj się, za jakiś czas będziesz wiedział, o czym mowa. Generalnie mamy tu do wyboru kolor pierwszoplanowy, kolor tła, biały kolor, przezroczystość oraz deseń. Tutaj tylko pobieżnie prezentuję to wszystko, abyś zdawał sobie sprawę, że coś takiego jest i w razie konieczności wiedział, gdzie czego szukać. Możemy skonfigurować domyślny wygląd siatki. Siatką będziemy zajmować się w dalszych lekcjach. Wtedy będziesz już wiedział, że domyślne parametry tej siatki możemy ustawić w panelu preferencje w tym właśnie miejscu. Czyli styl linii, kolorystykę, odstępy między liniami czy przesunięcie. Teraz jedna z ciekawszych pozycji, mianowicie interfejs. W tym właśnie miejscu możesz określić, jak ma wyglądać interfejs programu, na którym będziesz pracował. Możesz tutaj dostosować bardzo wiele opcji do własnych potrzeb. Chociażby możesz tutaj zmienić język. Jak widać, jest tu bardzo dużo języków do wyboru. My akurat
Domyślnie mamy ustawiony polski, gdyż taki język wybraliśmy podczas instalacji. Dość istotny jest podgląd kanałów i warstw oraz grup warstw, dlatego te opcje dobrze, że są zaznaczone. Tutaj kolejne rodzaje podglądów, a poniżej skróty klawiszowe, możemy tu je nieco pokonfigurować. Możesz zatrzymać to wideo na moment i zerknąć, co tam się dokładnie znajduje, a znajduje się tam całkiem pokaźna ilość skrótów klawiszowych. Tak w ogóle o skrótach klawiszowych będę jeszcze mówił. Przedstawię Tobie te najczęściej wykorzystywane, zresztą podczas całego kursu kolejne skróty klawiszowe będą pojawiać się z każdą kolejną lekcją. Dobrze jest je znać, często potrafią znacznie przyspieszyć pracę w GIMPie. Idziemy dalej. Motyw. Tu robi się ciekawie, ponieważ obecna wersja GIMPa oferuje nam cztery motywy. Domyślny jest ten ciemny, który widzisz, ale jeśli byś chciał, to możesz ten motyw zmienić. Na przykład ten kolejny wygląda tak. Ten kolejny tak. A ten wygląda tak. Tak nieco przypomina starsze wersje GIMPa. Kolejna sprawa to motyw ikon. Domyślnym motywem jest taki, jak widzisz, ale rzecz jasna można to zmienić. Na przykład wybierzmy ten. Słabo to widać, ponieważ jest on przeznaczony dla jasnych motywów tła. Ale ciekawostka, mamy do wyboru na przykład motywy kolorowe. Włączamy i proszę, GIMP w bardzo pozytywnych barwach. Ten motyw też jest kolorowy, tylko ikonki nieco inne. Na potrzeby tego kursu wybiorę taki kolorowy motyw, aby łatwiej można było rozróżnić ikonki na filmie. Niech będzie na przykład ten. Idziemy dalej. Przybornik. Ja tutaj wcześniej usunąłem logo programu GIMP. Pierwsza pozycja. Było to puste miejsce służące do przeciągania elementów. Z racji tego, że chcę, aby na ekranie były widoczne istotne elementy i żeby ich było jak najwięcej, ta pusta przestrzeń była zbędna. A mowa tu o tej właśnie przestrzeni nad ikonkami. Ty nie musisz jej wyłączać, jeśli nie chcesz. Kolor pierwszoplanowy i tła. Kiedy odhaczymy tę pozycję, to ten element zniknie nam z przybornika. On powinien się znajdować jednak, gdyż bardzo ułatwia życie, dlatego przywróćmy go z powrotem. A dzięki niemu w łatwy sposób możemy zmieniać kolor, jakim rysujemy, na przykład czy wypełniamy jakiś obszar. Ten zewnętrzny kolor to kolor pierwszoplanowy, a ten pod nim to kolor tła. Możemy jeszcze pokazać aktywny pędzel czy aktywny obraz, ale nie jest to aż tak konieczne i tylko zajmuje miejsce. Raczej nam się to nie przyda. Niżej mamy konfigurację narzędzi. Chodzi o to, że możemy tu określić, jakie narzędzia chcemy mieć w przyborniku, a jakich nie chcemy. Bywa, że przy podobnych, specyficznych projektach niektóre narzędzia są zbędne. Możemy je tu odłączyć od przybornika. Możemy je zwyczajnie ukryć. Możemy też dodać takie, które domyślnie się w nim nie znajdują. Tu możemy wpłynąć na domyślne wartości okien dialogowych, w tym miejscu na system pomocy. W tym zaś miejscu możemy określić wygląd szachownicy oraz rozmiar. Chodzi tutaj, mówiąc wprost, o miejsca przezroczyste w obrazie, bez żadnej barwy. Wtedy pojawia się taka szachownica i tu ją właśnie konfigurujemy. W kursie tym za jakiś czas będziemy się takim zagadnieniem zajmować, więc wszystko dla Ciebie stanie się jaśniejsze. W tej zakładce rozdzielczość monitora raczej nas nie interesuje. Idziemy dalej. Tutaj zarządzamy oknami. Niżej mamy obrazy. Na pierwszym miejscu modyfikujemy wygląd. Tytuł i stan, przyciąganie. Kiedy będziemy korzystać z siatki i prowadnic, czy ze ścieżek na przykład, przypomnij sobie proszę, że w tym miejscu można określić, czy narzędzie ma być przyciągane do nich domyślnie. To możemy w innym miejscu ustawić, włączyć lub wyłączyć. Tutaj modyfikujemy ustawienia domyślne. W tym miejscu możemy skonfigurować urządzenia wejściowe. Tutaj mamy wykaz urządzeń sterujących, myszka, klawiatura,
i tak dalej. Na samym końcu zaś mamy określone katalogi, czyli na przykład katalog tymczasowy. I tak to wygląda. Okno, gdzie możemy skonfigurować GIMP-a. Naciskamy OK i tym sposobem zmiany, które wprowadziliśmy, zostały zatwierdzone. Teraz, kiedy ponownie otworzymy to okno, widać, że teraz na przykład maksymalny rozmiar nowego obrazu wynosi 256 MB. Pierwotnie było 128. Jak widać, zmiany zostały zapisane. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o ustawianie preferencji. Zapraszam do lekcji kolejnej.